Chyba, że ten, że Państwo weszli, ta większa część była ze mną. Ani elektroniczne to nie jest podpowodowane w tą resztę. Natomiast pierwotnie tutaj istniał wydział do Więc, tutaj od razu uprzedzam, że nie ma zagrożenia, w przeciwnym wypadku bym się znaku na pewno nie zgodził. Co zrobiłaś? Przyznaj się. A wy? Zły człowieku. Łatwa spotkać urządzenia jak na filmach. Kilka słów do kamery. Cześć. Cześć. Cześć, jak do speakboard. Do tyłu te części, które są zwykle niedowiązane, prezentujemy. Tutaj powiem, że tak dla osób z zewnątrz ta część sali no ostatnio była eksponowana tak co 4 lata. W czasie tak zwanej Nocy Muzeum. Ona odbywa się co prawda co roku zwykle w Polsce, natomiast Politechnika Gdańska bierze się w tym takim cyklu czteroletnim. Tak? I za chwilę troszkę o tych urządzeniach, o wyposażeniu. Włącz prąd i skopa. I jak to przyszło tutaj? A dzisiaj tak piwo. Podoba ci się drugi? No, urządzenie tak, unikatowe w swoim rodzaju. To jest akurat symbolizowe, ale to jest urządzenie akurat azowe jednego z filmików, który był podłączany. Ej, ty mi już za dużo razy dzisiaj wlazłeś w tę kamerę. Nie tak chcę ciasto. Zostało tylko zamknięte miejsca. Dokładnie było osiągnięte. Tutaj zasilanie C, mamy jedne szyny A i szyny B. One były zasilane niezależnie, czyli napięcie jakby z sieci zewnętrznej, napięcie stałe 220 V pojawiło się w tym miejscu. I teraz jak dalej przesyłano czy tą energię, czy to napięcie do dalszych zacisków, do konkretnych stanowisk. Bo nie wszystkie musiały być zasilane. Więc wybierano te, które były. I proszę zwrócić uwagę, tu znajdują się określone numery. Gdzieś tam podano, tu można było jeszcze do łącznika podać, czyli na przykład to miejsce, to z tego wyłącznika można było jeszcze na przykład wziąć mielnik, który mógł nie zmieścisz się tu. Dzięki. Było ja się tu nie zmieszczę. Co ty masz na głowie? Ja chcę stąd wyjść. Działanie urządzeń, które znajdują się w laboratorium. Czyli profesor prowadzący wykład, może pan pewnie jakiś technik pomagał przy tym, czy obsługiwał to, mógł ustawić różne rzeczy i pokazywać różne właściwości. To też jest trochę teraz mowa obecnej nauki, że robi się mało eksperymentów, głównie są pokazowe, z uwagi na brak czasu, przeładowanie materiałów, koszty i tak dalej.